Maseczka jest, długopis także gdzieś jest, ale ja na całe szczęście nie muszę iść w tym roku na egzamin maturalny, bo już to za mną, ale w przeciwieństwie do mnie musi to zrobić blisko 6 tysięcy wrocławskich uczniów. Na pierwszy rzut język polski, czyli dużo pisania. Idziemy sprawdzić, jak ten egzamin poszedł wrocławskim uczniom. Dla mnie było bardzo proste, bo już godzinę przed czasem skończyłam właściwie i nie wiedziałam, czy siedzieć, czy wychodzić. Ale bardzo przyjemny temat rozprawki, tak mi się szybko bardzo pisało. Sam test też bardzo przyjemny. Czyli ciebie nic nie zaskoczyło? Nie, pozytywnie bardzo oceniam, tak. Na maturze do wyboru były 3 tematy. Jeden dotyczył lalki Bolesława Prusa, a drugi ziemi obiecanej Władysława Reymonta. Można było także zinterpretować wiersz. Ja nie zrobiłem lalki w ogóle, ja zrobiłem drugi temat, także trochę bezpieczniej pod względem błędu kardynalnego przynajmniej, więc dobrze, to dobrze, bo to nie jest obowiązkowa lektura. Lalka proste, to taka dosyć gruba książka. Też nie rozumiem, co oni mówią. Nie trzeba czytać tej lektury, żeby ją dość dobrze zrozumieć, więc... Matura z języka polskiego według Damiana była prosta, nic go nie zaskoczyło. Szukałem w internecie jakichś wskazówek, co mogłoby być, dużo wskazywało na to, że będzie lalka, tak troszeczkę strzelałem, do tego dzisiaj jak wstałem tylko o 6, to od razu lalka poszła, jakieś tam YouTube. Także zdecydowanie łatwa matura. Tegoroczny maturzysta marzy o tym, żeby wkrótce być studentem psychologii. To już od 2-3 lat mi się tak gdzieś z tyłu głowy siedzi, że to jest jednak mój kierunek, to jest jakby takie moje powołanie. Zarządzanie ludźmi, psychologia biznesu, jakieś korporacje, myślę, że to jest taki przyszłościowy zawód. Maturzyści mają za sobą trudny rok. Od jesieni uczyli się wyłącznie zdalnie. To są też dla nas wszystkich doświadczenia nowe, dla uczniów, bo pracowali pod kierunkiem nauczyciele dużo samodzielnie. To też jest jakaś nauka, mniej lub bardziej doświadczona, ale to wpływa na to, że no, mieli szybki proces też dojrzewania, dorastania. Sama nauka zdalna ogólnie była dosyć ciężka dla wszystkich, jeżeli mam to rozumieć w ten sposób i myślę, że wypowiadając się za większość osób z mojego rocznika, czy też rocznika, który poszedł troszeczkę wcześniej, no wyszło to... źle po prostu, umówmy się, źle i odbiło się to na nas i pod względem psychicznym, i pod względem głównie szkolnym. Na zdalnych to mało ogólnie ludzi kamerki włączało, tak więc dobrze jest, tak jak tutaj, spotkać się na oweczkach i zwyczajnie pośmiać, coś tam żarty poopowiadać tak na żywo. Zdecydowanie, zwłaszcza, że ja bardzo lubię moją klasę i tak bardzo miło się z nimi teraz spotkać po czasie. W porządku było. Myślałem, że będzie gorzej na polskim. Ale jutro matematyka to będzie lepiej. Matury potrwają do 21 maja. Trzymamy mocno kciuki za wszystkie osoby, które zdają ten egzamin. Echo 24, Marta Brońska.